Witam serdecznie. Przyszła paczucha. Ci, co siedzą w temacie, będą wiedzieli, o co tutaj chodzi. O co chodzi? Jestem w trakcie regeneracji mojego MPPT, który był bliski uszkodzeniu. I po prostu... Niestety bardzo widzę, że brakuje tych 500 W, więc szarpnąłem się, to tak dość konkretnie. Zainwestowałem w coś nowego. Niestety czasem trzeba się szarpnąć. W moim wypadku jest to wskazane, bo moje sekcje są bardzo małe. Każde 500 W, co znika, to jest odczuwalne, tym bardziej jak dzisiaj. Widzicie, że tutaj nie ma za bardzo dobrego światła, bo jak jest zacienione, układ mi też nie działa, więc lecimy z tematem. Co to tutaj mamy? Mamy certyfikat, fajny czujnik, z czujnikiem kupiłem. Tak ja sobie robiłem sam, no ale jak praktycznie w tej samej cenie było z czujnikiem i bez czujnika, wolałem z czujnikiem. Troszeczkę zaoszczędzić czasu, bo niestety na naprawę, z naprawą mi nie idzie tak jak powinno. Więc nie wiem, kiedy mi przyjdą części z Chin. No, postanowiłem kupić wynalazek też z EP. Mam dobre, ogólnie dobre mam wrażenia z firmą. Nie jest to reklama jakaś ani nic, po prostu moje doświadczenia. I postanowiłem sobie się wyposażyć w model. Teraz, gdzie to będzie? Chyba 50. 50 amper. 50 amper. I mamy tak, do dyspozycji. Dlatego wybrałem ten model, bo mamy od 12 do 48. I możemy sobie w każdym systemie robić. To mnie głównie interesowało, jakby mnie kiedyś naszło. A czasem mam takie pomysły, żeby przejść na 48. Albo zrobić dwa systemy, jeden 24, drugi 48, ale to jest mocno przyszłościowe. A to będzie po prostu takim klockiem, który w tym moim układzie domino może zawsze zadziałać w różnym systemie. Czyli od 12 do 48. Ja będę miał 1250 W możliwości obciążenia. I tutaj max PV input. Mogę prawie 2 kW wrzucić do tego. Dlatego się na to zdecydowałem, ponieważ nowe panele mają dużo większą moc, a te moje 180, co ja używam, nie zawsze spełnią zadanie. I wybrałem do 200 V, bo prawdopodobnie wszystkie ogniwa będę łączyć szeregowo, bo teraz wszystko jest zazwyczaj robione pod bardzo duży prąd. Więc mi będzie zależało, żeby wszystko szeregowo łączyć i żebym się zmieścił. Prędzej miałem inny model do 150, a teraz 200 V będzie większe pole manewru. Tu będę się później zapoznawał z dokumentacją. 16 mm kwadrat to na pewno nie, na pewno użyję tyle, co wlezie do środka. No jest instrukcja obszerna, bardzo obszerna. Będę musiał się z nią zapoznać. I chyba tyle. Nie będziemy zanudzać o instrukcjach. Na razie wszystko na bok. Zobaczmy, co przyszło i czy przyszło to, co chciałem. Okej, wiemy, że jest duży radiator. Jest ciężkie. Szkoda, że sobie wagę nie wziąłem. Może, że zaraz zrobię cięcie i wezmę wagę i zważymy to. Ale najpierw sobie zobaczymy na terminale, ile tam tego jest i co tutaj jest. To mnie troszeczkę
zainteresowało, co tu jest. O, popatrzcie, nawet jest przyłącz do uziomu. Dobra, to ściągamy i zaraz lecimy dalej. Mamy wagę, mamy bebechy i ile ważymy? 3,362. Dobra waga. Tylko że waga, dobra, waga nie wali w koce poły. I teraz co? Mógłbym mówić, co tutaj jest, ale co mi się podoba, to to jest od 12 do 20, do 48. Co mi się nie podoba, już z góry mówię. W starszych modelach te terminale były dużo, dużo większe. Dużo grubsze kable szło wsadzić. Tym bardziej do akumulatora. Tak średnio mi się podoba, no ale cóż. Spróbuję, żeby ten odcinek był jak najkrótszy i zaraz bezpiecznik będzie albo rozłącznik i później dalej grubymi. Co mi się zaś podoba, to że mamy bezpiecznik ogólnie dostępny. Możemy go wymienić bez rozkręcania urządzenia. W poprzedniej wersji tego nie było. Co tu jeszcze ciekawego jest? Load Control Relay, czyli co? Że bocznik będę widział ile amper. Co to jest? Remote Voltage Sensor. Że gdzieś jeszcze jakiś pomiar napięcia. Dwa moduły komunikacyjne, bo można ekran podłączyć i one mogą między sobą też gadać. Ok. Remote Temperature Sensor. To będzie to. Czyli tak, tutaj dostałem z wtyczką. A tutaj jeszcze mam drugą wtyczkę, czyli w sumie jestem jedną wtyczkę do przodu. Brawo ja. Tu mamy te lany. To co jest to na dole? Diesel generator relay. O, tak. Diesel generator relay. Load control relay. Czyli coś tutaj możemy podłączyć, żeby na przykład agregat się sam załączył. W moim przypadku jest to wskazane, bo mam kilka agregatów, więc nie będę musiał do przetwornicy się podłączać, tylko będę mógł się pod sterownik podłączyć bezpośrednio. Na pewno w tym będę umiał ustawić programowo, ale żeby to ustawić, to stójcie, zrobimy sobie tak, remote, czyli tak, no chodźcie, co to jest? Element. To chyba jest jakiś czujnik temperatury albo coś. I my się tutaj my się tutaj wetniemy tym czujnikiem. Ja się uczę razem z wami, nie martwcie się. Jakby coś się miało stać, to lepiej żeby u mnie niż u kogoś. Nie jestem sponsorowany, więc jak się coś stanie, to na moje własne ryzyko. Okej. Nie chcę, żeby ten film też za długo trwał, więc spróbujemy to odsucić. No to będzie od razu test taki podłączenia. Aha. Czyli jest on na maksa skręcone. Rozkręcimy, żeby nie podupać polaryzację, to od razu sobie podłączę. Teraz minus. Zajebisty drucik. Jest. Odpalimy zasilanie. Dobrze, mamy już zasilanie. I zaczniemy sobie
12-woltowego systemu. I patrzmy i płaczmy, co się będzie działo. Odpalam. I wstało. No i spoko. Lot. Ciekawe. Dwanaście cztery jest. Nie mamy żadnego. 23 stopnie. To ma mieć 23. No, najlepiej by było czymś innym to grzać. Nie mam sobie miga między opcjami. A tyle chyba miał zrobione, bo był test robiony na urządzeniu. 37. Okay. Aha, załączamy wyjście jakieś. Coś klika. Dobra. Tyle jesteśmy w stanie z tego zrobić. Resztę będziemy się bawić na miejscu już. A mnie czeka czytanie manualu. Nie jest aż taki gruby, no ale muszę się naumieć, o co tutaj chodzi i co to będzie żarło. Najważniejsze, że odpalił się. Nawet. A popatrzcie, teraz wpierdziela 124 i wyłączę, to wpierdziela tylko niecałe 100 mA. Ale dobra, rozłączmy i spróbujemy go na 24. Niestety nie mam większy zakres niż 30 V, więc nie jestem w stanie sprawdzić 48 V systemu. Dobra. Wstaję. Wstało. I czy mamy jakieś parametry? Nie. Czyli soft dopiero wstaje. Dlatego nie mamy odczytów. Musimy chwileczkę poczekać. Długo to wstaje, powiem szczerze. Te starsze przetwornice od razu ruszały, ale one też były, można powiedzieć, głupie. A to już jest takie bardziej mądrzejsze. 24,4 pasuje. Teraz trzymam czujnik, zobaczymy, czy nagrzeje się. No i dobra. Wiemy, że działa. Nie wybuchło. Dzięki Bogu. Akurat się coś sprawił. No i nawet nie ma takiego dużego poboru. 0 to masz co? 55 mA. Czyli jest nawet fajny wynik. A jak spadło podświetlenie, to mniej wcina. I on sobie co będzie migać, tak z... Aha. I on sobie tak będzie pokazywał, co się dzieje. Bez podświetlenia. No dobra. Podłączymy go już później w miejscu docelowym i troszeczkę go przeźrzeźbimy. Nie będę go jakoś tam robił, jakiś mu układ testowy czy coś takiego. Od razu konie po betonie i dostanie 500 W od systemu. I zobaczymy, jak się będzie to sprawowało. To ja Wam dziękuję. Taki materiał, jak to się mówi, mam nadzieję, że rozwojowy. Niech sprzęt służy i muszę troszeczkę więcej produkować, bo wiemy, jakie mamy teraz ceny prądu. Więc ten jeden regulator, co mi się uda w najbliższym czasie poskładać, mam nadzieję,
będziesz miał swój drugi, trzeci, czwarty żywot w eksperymentach, które nadchodzą. Więc na razie dziękuję. Jeżeli się podobało, dajcie znać. A ja żegnam i widzimy się przy montażu tego. Następny raz to będziemy widzieć, jak to będzie montowane. To cześć!